Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest program Republika po południu. Tak jak zapowiadałem przed przerwą, moim państwa gościem jest pan dr Sebastian Gajewski, Centrum Ignacego Daszyńskiego. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, no dzisiaj Sławomir Nowak dał nam 4 miliony powodów o tym, żeby przypomnieć o jego sprawie. Nie, dokładnie nie tyle on nam dał, co Centralne Biuro Antykorupcyjne, które wynalazło w jakichś skrytkach specjalnie zbudowanych 4 miliony w gotówce. Oprócz tego jeszcze 2 miliony w mieszkaniach i luksusowym samochodzie. Jak pan się odnosi do tej sprawy? To jest kłopoty tylko dla Sławomira Nowaka, czy dla całej formacji, która jeszcze niedawno, pamiętamy, no, murem za Sławkiem stała? No, my jako prawnicy, panie redaktorze, wiemy, że zawsze ciężko się komentuje sprawy, które jeszcze są w toku, i to w szczególności sprawy, które są przed skierowaniem aktu oskarżenia, przed postępowaniem sądowym. No, Sławomir Nowak cieszy się wciąż domniemaniem niewinności, mimo tego, że postawiono mu już zarzuty, i to zresztą dosyć poważne, to wciąż powinniśmy wszyscy w debacie publicznej traktować go jako osobę niewinną i wolną od czynów, od popełnionych przestępstw. No, nie, Sławomir Nowak ma taką długą historię rozmaitych zarzutów, które pod jego adresem, czy bezpośrednio, czy pośrednio stawiano i publicznie, ale no, też prawda jest taka, że rozmaite zarzuty stawiano również w tak zwanych kuluarach i w sposób nieformalny, ale do tej pory było zawsze tak, że Sławomir Nowak, a tym samym Platforma Obywatelska, której przecież złotym dzieckiem jest Sławomir Nowak, chyba zresztą były szef młodzieżówki Platformy Obywatelskiej, no on z nich wychodził obronną ręką, chyba na Ukrainie nawet zapadł wyrok uniewinniający Sławomira Nowaka, bo tam też podobne zastrzeżenia, zarzuty się pojawiały. No dzisiaj okazuje się, że najprawdopodobniej Sławomirowi Nowakowi wyjść obronną ręką będzie bardzo trudno i może być tak, że tym razem się nie upiecze i tym razem te zarzuty natury korupcyjnej, one się po prostu potwierdzą, bo nie mamy takiej sytuacji, jak mieliśmy trochę na początku tego postępowania, kiedy zatrzymano Sławomira Nowaka, kiedy stawiano mu zarzuty, kiedy wnioskowano o tymczasowe aresztowanie, że no to jakieś przestępstwa korupcyjne popełniane na Ukrainie wspólnie z obywatelami polskimi, z polskimi przedsiębiorcami. W gruncie rzeczy tak w punkcie wyjścia nie do końca było wiadomo, o co chodzi, a przecież wiemy, że w stosunku do różnych osób życia publicznego takie zarzuty czasem się stawia i one się nie potwierdzają. No ale tu ten ciężar gatunkowy z dnia na dzień, w miarę tego jak te postępowania, które dotyczą Sławomira Nowaka, się rozwijają, no on się staje coraz większy i chyba, tak myślę, nie będzie tak łatwo tym razem. Czy to jest, dla kogo to jest kłopot? No, na pewno jest to kłopot dla Sławomira Nowaka, na pewno jest to bardzo przykra sytuacja dla jego rodziny i bliskich, no ale nie z tego powodu dzisiaj o Sławomirze Nowaku rozmawiamy, tylko rozmawiamy o nim dlatego, że mimo iż nie jest on dzisiaj prominentnym politykiem Platformy Obywatelskiej, nie wiem, czy zasiada nawet we władzach krajowych tej partii, to jednak jest postacią ze względu na pełnione w przeszłości funkcje, ale także no, takie prezentowanie swoich związków z Platformą Obywatelską, popieranie na przykład Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich z tą formacją kojarzony, więc będzie to duży kłopot wizerunkowy dla Platformy Obywatelskiej, chociaż można powiedzieć tak, no, Platforma Obywatelska ma tak dużo kłopotów wizerunkowych, że nie jest to dla niej nic nowego, a z drugiej strony, mimo tego, że no, nie udaje jej się przegonić w sondażach ani w żadnych wyborach powszechnych Prawa i Sprawiedliwości, to wciąż utrzymuje się na drugim miejscu sondażowym z dość przyzwoitym poparciem, więc być może jest tak, że Platformy po prostu takie kłopoty wizerunkowe różne, także związane ale z zarzutami. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza pisze, Platformy już nie ma, tylko kierownictwo jeszcze o tym
Nie wiem, no rzeczywiście tych kłopotów widzimy tutaj tekst Elizy Michalik. Rzeczywiście no tych kłopotów i zarówno wizerunkowych, kłopotów z przywództwem, nie wiadomo kto będzie liderem tego ugrupowania. Zdaje się, że tam więcej generałów niż żołnierzy w tym ugrupowaniu. Jak pan na to patrzy? No, Platforma Obywatelska, ona rzeczywiście jest formacją przechodzącą kryzys. Można powiedzieć, że jest to kryzys permanentny, bo każda partia, która przegrywa 6 wyborów z rzędu, jednocześnie zmienia kierownictwo, swoje kierownictwo i to nic nie daje to pożądanych, spodziewanych efektów. Taki kryzys przeżywa. Widać tutaj kryzys przywództwa. No, Borys Budka chyba nie spełnił pokładanych w nim nadziei. On tej Platformy Obywatelskiej ani nie odnowił, ani nie zmienił. Chyba najbardziej przegrał w tej kampanii prezydenckiej, bo takie mam wrażenie, że po prostu się wszyscy zobaczyli, że on jest zbędny, nie wnosił nic do tej kampanii. No, na pewno problematyczne dla Borysa Budki jest to, że jako szef Platformy Obywatelskiej odpowiada za wystawienie dwojga kandydatów, z których żadne tych wyborów prezydenckich nie wygrało, a jedna kandydatka, Małgorzata Kidawa-Błońska, no, zaliczyła spektakularną kompromitację. To jest na pewno dla niego obciążenie, ale też ta kampania prezydencka, nawet względny sukces Rafała Trzaskowskiego, dlatego że otarcie się o zwycięstwo w wyborach prezydenckich, to jednak jest sukces nawet wówczas, kiedy się te wybory przegrywa, spowodowało, że Borys Budka został przykryty przez Rafała Trzaskowskiego i został przykryty przez innych polityków Platformy Obywatelskiej, którzy są bardziej wyraziści od Borysa Budki, którzy bardziej komunikowali tę kampanię Rafała Trzaskowskiego w mediach. Ja mam takie wrażenie, że gdyby zapytać na ulicy przeciętnego obywatela, który nie śledzi tak mocno polityki jak my, dziennikarze, komentatorzy, ale także politycy, to na pytanie, kto jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, stawiam, że padłaby odpowiedź Rafał Trzaskowski, bo to dzisiaj, przynajmniej jeszcze przed chwilą, była ta najważniejsza twarz Platformy Obywatelskiej. No właśnie, to miało być to młode orle Platformy, które poprowadzi je do zwycięstwa. Tymczasem zaraz po niemałym sukcesie wyborczym Rafała Trzaskowskiego, dobrym wyniku, pan Rafał Trzaskowski najpierw pojechał na urlop, potem się wydarzyła, można powiedzieć, doroczna awaria oczyszczalni Czajka. No a na koniec teraz no, Warszawa jest moja, mówi Rafał Trzaskowski w nocnym klubie. No, ja mam taki zwyczaj, ponieważ jestem bardzo przywiązany do dwóch przepisów kodeksu cywilnego, artykuł 23 i 24, czy ochrony dóbr osobistych, że o sytuacjach objętych tą sferą prywatności osoby fizycznej, nawet jeżeli dotyczy polityków, nie mówię publicznie i staram się tego nie komentować, ale tak poza tym to na pewno ten urlop Rafała Trzaskowskiego i to, że jego po prostu nie było w debacie publicznej, w życiu publicznym przez te kilka tygodni bezpośrednio po wyborach oraz awaria Czajki, no ostatecznie wydaje się, że zatopiły taki projekt Rafał Trzaskowski jako lider opozycji czy lider Platformy Obywatelskiej. Oczywiście nie mówimy tutaj o byciu liderem w sensie takim organizacyjnym, o szefowaniu Platformy Obywatelskiej, ale byciu taką medialną twarzą. Na to Rafał Trzaskowski miał fenomenalną szansę i była to również szansa dla Platformy Obywatelskiej. I dzisiaj natomiast po tym niepotrzebnym urlopie, po nieobecności w Warszawie w trakcie tych protestów związanych z Margot i z innymi aktywistami LGBT, po awarii oczyszczalni Czajka w zasadzie ten projekt jest już zakończony i dzisiaj, jeśli jeszcze ktoś pyta o nową Solidarność, a politycy Platformy Obywatelskiej odpowiadają na pytania dotyczące tego ruchu, to i te pytania są ironiczne, a odpowiedzi są co najmniej wymijające. Rafał Trzaskowski liderem opozycji, Rafał Trzaskowski liderem ruchu społecznego Nowa Solidarność, Rafał Trzaskowski odnowicielem opozycji tej liberalnej, centrowej, to już jest przeszłość. No i Platforma Obywatelska niestety staje dzisiaj, dla siebie przede wszystkim niestety, staje dzisiaj ze sobą twarzą w twarz, to znaczy twarzą ze swoimi wszystkimi kłopotami, napięciami wewnętrznymi i taką trwałą nieumiejętnością ich rozwiązania. Natomiast można oczywiście
patrzeć na to wszystko w czarnych barwach, ale doświadczenie sondaży, wyników sondażowych i wyników wyborczych Platformy Obywatelskiej pokazują, no, że jednak mimo tego wszystkiego, co tam się dzieje złego, tych wszystkich trudności, z którymi mierzy się ta formacja, ona wciąż jest tą drugą formacją po Prawie i Sprawiedliwości i pewnie tak jeszcze przez długi czas będzie. To przeskoczmy teraz na drugą stronę politycznej barykady. Piątka dla zwierząt no, wzbudza niemałe kontrowersje w samym obozie prawicy. Już nie mówię o politykach choćby Konfederacji. Jak pan ocenia, jaki będzie polityczny efekt tej propozycji? Na pewno to, że ta propozycja się pojawia i że ona pojawia się ze strony konserwatywnej prawicy, to znaczy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, to pokazuje bardzo ciekawą rzecz i w gruncie rzeczy nie odnoszącą się do życia politycznego czy partyjnego, ale do nas wszystkich jako społeczeństwa. Otóż zmienia się nasza wrażliwość. Dzisiaj w zasadzie wszyscy uważamy, że zabijanie zwierząt jest złe albo przynajmniej jest niefajne, jest czymś, czego należy unikać, co należy ograniczać. Myślę, że ten projekt bardzo mocno trafia w tak rozumiane nastroje społeczne. To znaczy jestem przekonany, że poza branżą futrzarską, poza częścią środowisk rolniczych, które z przyczyn ekonomicznych, biznesowych, no, mają interes w tym, żeby obowiązujące przepisy pozostały w mocy, to zdecydowana większość społeczeństwa, a w konsekwencji także zdecydowana większość przedstawicieli naszych różnych partii na wiejskiej, ten projekt jest gotowa poprzeć. Na pewno w Sejmie i w Senacie będzie dyskusja, jak zabezpieczyć interesy ekonomiczne przedstawicieli branż, które zostaną dotknięte tymi rozwiązaniami. One zresztą są prawnie chronione z mocy konstytucji. Mamy zasadę odpowiedniej vacatio legis, mamy zasadę ochrony interesów w toku, która odnosi się do ochrony takich długich przedsięwzięć ekonomicznych, ale to już jest dyskusja techniczna, to już są technikalia, to są już szczegóły. Natomiast mam wrażenie, że i w polskim społeczeństwie, i w parlamencie jest daleko idący konsensus co do tego, że przepisy dotyczące ochrony zwierząt należy zaostrzyć, że należy ograniczyć to zbędne cierpienie zwierząt, których my dzisiaj jako ludzie po prostu już nie tolerujemy, chociaż inaczej to było w przeszłości. Panie doktorze, ja chciałem na to spojrzeć troszkę z innej strony, bo ta branża futrzarska no, okazała się świetnym hodowcą, nie tyle tych norek czy lisów, ale świetnym hodowcą polityków, dziennikarzy, stworzyła własne redakcje, stworzyła pewien mechanizm lobbingowy, nadzwyczaj skuteczny i nie zawsze transparentny. To troszkę tak jak było, porównajmy z czasami Platformy, która nie bała się rządzić, bo była uwikłana w różne lobbingowe zależności. Czy takie postawienie sprawy no, pozwoli oczyścić się z różnego rodzaju, bo tych lobbystycznych sieci jest więcej oczywiście, ale tutaj Jarosław Kaczyński nie postawił sprawy na troszkę też i w tej perspektywie? Być może tak, o czym świadczy fakt, że ta ustawa została zgłoszona jako ten projekt ustawy, jako projekt poselski. Ja zazwyczaj bardzo krytykuję Prawo i Sprawiedliwość za korzystanie z tej ścieżki poselskiej przy zgłaszaniu projektów, które de facto są przygotowywane przez administrację rządową, powstają gdzieś w ministerstwach czy w kancelarii premiera, ale w tym jednym przypadku uważam, że to rozwiązanie było właściwe, dlatego że lobbying tych branż, to jest nie tylko branża futrzarska, ale także branża mięsna, to są częściowo rolnicy, byłby na tyle silny, że w ramach no, rozbudowanego i długotrwałego tego rządowego procesu decyzyjnego, gdzie są konsultacje, gdzie są wysłuchania, gdzie są konsultacje międzyresortowe, no tych drzwi, do których mogliby zapukać ci nieformalni z reguły lobbyści, przedstawiciele rozmaitych organizacji społecznych i gospodarczych byłoby tak dużo, że projekt ten mógłby w toku tego rządowego procesu decyzyjnego, jak to miało miejsce zresztą w wielu przypadkach, po prostu stracić zęby, a jednak o te zęby w tym projekcie chodzi. Czyli o taki radykalny postęp, jeśli chodzi o ochronę zwierząt. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Telewizji Republika był pan dr Sebastian Gajewski z Centrum
Ignacego Daszyńskiego o sprawie Sławomira Nowaka w dzisiejszym głównym serwisie informacyjnym o godzinie 18:30 będziemy informować wyczerpująco, a teraz zapraszam Państwa na popołudniowe wydanie serwisu informacyjnego, które poprowadzi Karol Plewa.